Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam sprawdzić, która stacja benzynowa oferuje najtańsze paliwo. Sama z reguły zawsze tankuję na tej samej stacji paliwowej. No nie powiem wam na której, nie będę się do tego przyznawać, ale zastanawiam się, czy te moje przyzwyczajenia po prostu nie kosztują mnie zbyt dużo. Dlatego postanowiłam razem z wami odwiedzić kilka stacji paliwowych i sprawdzić, jak te ceny kształtują się w mojej okolicy. Mówię tutaj o województwie małopolskim, w takich mniejszych miastach do 50 tysięcy mieszkańców. Bo wiadomo, w dużym mieście te ceny mogą być troszeczkę inne, ale sprawdźmy, jak to wygląda. Zabiorę was dzisiaj na kilka stacji, oczywiście na Orlen, na BP, na Lotos, na Shell, na Circle K. Na niektórych stacjach uda mi się sprawdzić tą cenę w kilku miejscach, natomiast na niektórych tylko w jednym, ze względu po prostu na małą dostępność tych stacji w mojej okolicy. Widzimy się na Shellu. Tak to wygląda. Niestety, jeśli chodzi o Shell, mamy tylko jedną stację, więc no nie będziemy mogli wyliczyć sobie średniej. Ale ceny prezentuje się w ten sposób. Zapraszam was na kolejny Orlen. Kurczę, jak tutaj drogo. Szczerze powiem wam, wydawało mi się, że ceny będą trochę niższe na Orlenie. No i jesteśmy na kolejnej stacji. Tym razem mamy BP. Jak to się tutaj prezentuje? Diesel 5 zł 46 groszy. Później mamy 95 5,79. Autogaz 2,69. Pierwszą stacją, na jaką się wybieramy, jest Lotos. I jak widzimy, tutaj olej napędowy kosztuje 5 zł 46 groszy, 95 5,67, gaz 2,69 i tutaj mamy jeszcze olej napędowy Dynamic 5 zł 67 groszy. Tak to się prezentuje. Powiem wam szczerze, że jestem trochę zaskoczona tym wynikiem, jaki udało mi się zaobserwować, ponieważ wydawało mi się, że te różnice w cenach na paliwie między stacjami są trochę wyższe. Chyba że kwestią jest też to, że te stacje benzynowe są dosyć blisko siebie i one tak między sobą regulują tutaj te ceny. Niemniej jednak, dla każdego coś dobrego. Najlepszą stacją, najtańszą stacją, jeśli chodzi o zakup paliwa, w sensie benzyny, 95, tutaj najlepszą cenę daje nam Lotos.